Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry w poniedziałek, mała godzina w 8:30. Ja sobie właśnie odgrzałam w mikrofali kawę, bo przecież oczywiście już była wcześniej zrobiona i jest zimna. Zamknęłam okno, zamknęłam tylko okno. Usiadłam sobie chwilę do toaletki, jestem już po śniadaniu i zabieram się, słuchajcie, za pielęgnację. Wczoraj sobie robiłam ten kwas czerwony z The Ordinary. Powiem Wam, że tak gładziutka buzia jest po tym kwasie, że to jest po prostu wow. A zawsze po tym kwasie nakładam sobie też kwas hialuronowy, właśnie też z The Ordinary. Jak to się czyta w ogóle? No, także wczoraj pielęgnacja na noc była, dzisiaj z rana też delikatnie sobie przemyłam tonikiem, buzia umyta, wszystko pięknie, ładnie i biorę piankę. Oczywiście. I słuchajcie, weekend minął, raz, dwa, nawet nie wiem kiedy to minęło. Tym bardziej weekend szybko mija, jak czas spędzamy, w ogóle czas bardzo szybko mija, jak spędzamy miło. I w takim, wiecie, super chwile, to zawsze czas ucieka tak, że nawet nie wiesz kiedy. No i zazwyczaj tak po prostu czas szybko leci. W Zakopanem było wspaniale. Dobrze, że w sobotę nam się fajnie pogoda udała, bo powiem Wam, że niedziela była taka szaruwa, szaro-buro, ponuro. I deszcz już padać zaczął. Także wracamy do codzienności, do obowiązków. Jutro Lenka ma konkurs ortograficzny. To jest taki drugi etap konkursu, takiego, nie wiem jaki to jest, ten konkurs Kaktus. I on, pierwsza tura odbywała się u nas w szkole, a druga tura jest, o, przepraszam, w Krakowie. Więc trzymam kciuki, bo wiem, że jest bardzo, bardzo zestresowana, jak jej pójdzie. O, tutaj w tle Pepa. Antosi, ja sobie dopijam kawę, słuchajcie. Tak pomyślałam, że się odezwę do Was tutaj tak na chwilę, bo dzisiaj chciałam Wam właśnie pokazać to moje zamówienie z Bonprix, które sobie zrobiłam. Wybrałam taką ramoneskę, taką katanę długą, właśnie oversize'ową i spódnicę. I kurczę, nie wiem, muszę zastanowić się nad tą spódnicą, czy jej nie zwrócić. Zresztą sami zobaczycie. Ogólnie mi się bardzo podoba, ale mam troszkę taki dylemat, bo na pewno jeśli ją zostawię, to będzie wymagała jakiejś poprawki. Ja Wam powiem później, o co chodzi mi. No, także zaczynamy vloga. Tak sobie pomyślałam, że odpalę kamerę, coś do Was pogadam. Miałam ambitny plan, żeby odpalić mój aparat właśnie i spróbować nagrać. Ojejku, przepraszam. I spróbować nagrać makijaż jakiś, no ale Antosia na pewno mi nie da spokoju. W ogóle pokazywałam Wam chyba na Instagramie, że zamówiłam sobie paletki. Ostatnio na Kokolicie zrobiłam sobie małe zamówienie, czyli tradycyjnie mój samoopalacz. I miałam ochotę już jakiś czas temu właśnie na jakąś paletkę cieni i tak sobie myślę, że a dobra, no to spróbuję sobie nową paletkę Make Up Revolution przy współpracy z Kasią Kitulcem. No i właśnie mi przyszło. W zestawie jeszcze, to znaczy w zestawie, w tej kolekcji jest jeszcze paletki tych rozświetlaczy. I powiem Wam, że nie było to jakoś drogie, bo za te dwie paletki cieni ogólnie bardzo ładnie zapakowanych i naprawdę fajnych zapłaciłam 50 zł niecałe na Kokolicie, a te same paletki, te same rozświetlacze na przykład w drogerii Hebe kosztują, słuchajcie, 65 zł, więc dosyć duża przebitka cenowa. Macałam właśnie w Hebe ostatnio rozświetlacze, bo na Kokolicie chciałam też kupić sobie te rozświetlacze. Niestety na Kokolicie ich nie było, były wyprzedane, a nie bawię się. Są oczywiście w innych drogeriach dostępne, między innymi na przykład w Minty Shopie, ale nie chciało mi się bawić w kupowanie kolejnej paletki. Wiecie, w innym sklepie płacić wysyłkę, także poczekam, jak po prostu będę gdzieś tam coś jeszcze zamawiała na Kokolicie albo na jakiejś innej drogerii, gdzieś coś więcej, no to sobie rozświetlacze zamówię. Natomiast z tego, co macałam, te rozświetlacze tak na szybkiego, dwie sztuki dokładnie, dwa rozświetlacze w Hebe, no to powiem Wam szczerze, że nie są to takie rozświetlacze. Nie są to takie rozświetlacze, które o Jezus, muszę mieć, muszę kupić. Także to sobie może na razie poczekać. Paletki są bardzo fajne. Myślę, że to taki fajny sposób na nawet, słuchajcie, na wyjazd, bo są naprawdę nieduże, takie o typowo podróżne. Tutaj mamy na przykład brązy zielenie, w każdej paletce jest lusterko,
A w tej drugiej są takie bardziej czerwienie. O, powiem Wam, że spoczko. Fajnie. Może dzisiaj, może sobie nawet coś zaraz zmaluję. Dużo brązów mamy w tych paletkach. Opatrzcie, dużo brązów, bo tutaj są dwoje czerwienie, dwie zielenie, a tak to są wszystko takie nudziaki brązowe. Także słuchajcie, fajny patent, jeśli chodzi o, nawet jeżeli się, słuchajcie, nie malujecie za dużo, a chcecie gdzieś tam coś popróbować, to fajnie, bo mamy tutaj mamy dużo brązów i jakiś tam akcent kolorystyczny dla czasami, jak chcecie poszaleć. Także spoko. Jeszcze na razie tylko macałam je palcem, szczerze powiedziawszy, i bardzo mnie kusi, żeby je wypróbować i coś zmalować, ale to może nawet live'a zrobię. No. Dobra, to uciekam na razie, dziewczyny. Ja na pewno, jeśli będę właśnie nagrywać paletki, ten test, jakiś filmik z tymi paletkami, to nie pierwsze wrażenie, tylko chciałabym je trochę potestować, poużywać, wtedy zrobić w jakimś filmie makijaż i takie podsumowanie o tych paletkach, bo tak jak mówię, że tak pierwsze wrażenie to na pewno nie. Przyszedł mi ten zegarek z AliExpress, też pokazywałam właśnie na Instagramie. To jest ten zegareczek, który Wam kiedyś mówiłam. Zresztą na live też o tym mówiłam. Taki sobie zamówiłam. On jest taki rose gold, jakby. Fajny, bardzo ładny. Słuchajcie, to jest plastik. To jest takie tworzywo sztuczne, ale słuchajcie, bardzo fajnie wygląda. Mi się bardzo podoba. Ja tam nie mam parcia na jakieś, wiecie, mega drogie zegarki. Zresztą ja rzadko noszę zegarki. Tak, tylko od czasu do czasu gdzieś jak jedziemy. Dobra, to tyle. Aha, i kupiłam sobie jeszcze perfumik, ale to później Wam pokażę. Także dobra, uciekam na razie. Widzimy się później. Czasami jest tak, że macie na coś dobrego ochotę i właśnie zabieram się za robienie takiego pierwszej części obiadu, bo później będę robiła paluszki rybne z ziemniaczkami, ale mam ochotę teraz na warzywa na patelnię. Wyciągnęłam sobie tutaj, bo mam resztkę warzyw i tu mam z ziołami, z papryką, tu jaką resztkę jakichś takich zwykłych. I zrobię sobie troszkę tych warzyw na patelnię, plus resztki, to znaczy nie takie resztki. Na patelni obsmażam troszeczkę kiełbasy myśliwskiej i krakowskiej. Do tego ugotuję sobie mój ryż basmati, ja go bardzo lubię. I będę robiła go tak po swojemu, z czerwoną, słodką papryką, taką przyprawą, cebulką, masełkiem. Także Wam pokażę. Tutaj mi się właśnie obsmaża delikatnie ta kiełbaska i chyba ją już wyłączę, to znaczy wyłączę, wrzucę do niej właśnie warzywa. Czekajcie. Wrzuciłam sobie tu trochę warzyw i właśnie tak mi się to teraz będzie razem wszystko, widzicie, piec. Strzela strasznie, no ale zimne warzywa są, także ja sobie to teraz przykryję, to mi się chwileczkę razem poduści, a później do tego właśnie ryż. Delikatnie sobie tak przyprawię bardziej po swojemu, bo te przyprawy zazwyczaj w tych takich gotowych warzywach na patelni, powiem Wam, że jak dla mnie są po prostu za ostre. Ja praktycznie nie używam już pieprzu, bo no niestety nie toleruję go za bardzo. Także to mi się tutaj teraz wszystko ładnie podusi. I będziemy mieć obiadek. Przyprawiłam już sobie te warzywa z tą kiełbaską i tak, mamy to przyprawione solą ziołową, sól ziołowa, koperek, tymianek, troszkę ziół prowansalskich, czosnek i wędzona papryka słodka. Jest przepyszna. Tu mi się już gotuje ryż, także ja sobie to pomieszam troszkę, zamknę. Pomieszamy, przymkniemy, podusi się mi to trochę i będzie właśnie takie fajne jedzonko do czego? Do tego ryżu, który robię. Muszę Wam powiedzieć, że ja takie lubię, takie dania, takie najlepsze są dania, słuchajcie, z resztek z lodówki. Ja tak uważam, zrobić jakąś zapiekankę i w sumie to chodzi za mną taka zapiekanka. Tutaj pokroiłam sobie pół małej czerwonej cebulki, którą zaraz obsmażę na masełku i ona będzie właśnie do tego ryżu basmati. Tu miałam jeszcze troszkę takich pomidorków sherry, więc będę miała też jakieś takie warzywko do tego mojego obiadku. Mąż dzisiaj będzie później, więc będę pewnie mu odgrzewała, ale będą jeszcze, tak jak mówię, ziemniaczki, paluszki rybne, tak typowo podlenkę. Do tego świeżo wyciskany soczek z marchewki, pomarańcza. I jabłka. Muszę pół zostawić mężowi.
No także słuchajcie, ja dzisiaj tak totalnie bez makijażu będę śmigać. Pewnie mam jakieś plany, plamy po samoopalaczu, chociaż powiem Wam, że w piątek wieczorem na noc smarowałam się samoopalaczem, bo w sobotę właśnie jechaliśmy. No i byliśmy naprawdę w bardzo fajnym miejscu, ale słuchajcie, ja nie wiem, ale woda była tam tak masakrycznie chlorowana, że powiem Wam, że jak wzięłam sobie w sobotę prysznic, to myślałam, że po prostu zejdę, bo tak mnie swędziała skóra, nogi to miałam aż takie zaczerwienione. Nie wiem, muszę mieć jakąś mega wrażliwą skórę, a tym bardziej, że słuchajcie, jechaliśmy tylko na jedną noc, na weekend, ja nie brałam nic. Totalnie, to znaczy wiadomo, że do kąpieli, tam pasta, szczoteczka i tak dalej i jakieś kosmetyki takie delikatne, podstawowe, żeby się ogarnąć w niedzielę. Natomiast nie brałam, totalnie zapomniałam, żeby wziąć jakikolwiek krem do twarzy i balsam do ciała. Stąd też słuchajcie, jak się wykąpałam, to było już gdzieś koło po godzinie jakoś grubo po 11. Po 11 i szukałam, poszliśmy po prostu, bo nie miałam żadnego kremu i poszliśmy gdzieś tam po prostu w okolice popatrzeć, czy jest jakaś stacja gdzieś otwarta albo jakikolwiek sklep, bo już musiałam kupić sobie jakikolwiek krem, słuchajcie, balsam, cokolwiek. Niestety wszystko było pozamykane dookoła. Byliśmy w takim miejscu też, że stacja najbliższa, stacja benzynowa, czyli stacja jakaś paliw, no to były kilometry. My no niestety już nie mogliśmy prowadzić samochodu, więc poratowałam się i posmarowałam się cała kremem. Kremem do rąk po prostu, który miałam w torebce, ten z Eveline. Ale powiem Wam, że tak masakrycznie zachlorowanej wody to ja dawno nie widziałam. No i automatycznie przez to zrobiły mi się takie plamy po samoopalaczu, bo chlor masakrycznie szybko zżera samoopalacz. Wiem, bo kiedyś wybraliśmy się, słuchajcie, na termy pojechaliśmy. I ja byłam opalona samoopalaczem. No i wiecie, człowiek się wymoczy w basenie, w wodzie chlorowanej, wychodzisz, a tu od pasa w dół jesteś biała, a wyżej jesteś opalona. Natomiast nie było to jakoś masakrycznie duża różnica, ale było to widać. Więc no, brzydkie plamy mi się po prostu porobiły po tej wodzie chlorowanej w tym Zakopanem. Dlatego już rano nie brałam kompletnie prysznicu, słuchajcie, tylko po prostu umyłam twarz, umyłam zęby, przyjechaliśmy do domu i się umyłam, bo po prostu wczoraj właśnie zrobiłam sobie taką mega nawilżającą kąpiel, peeling, wiecie, żeby wszystko to zaczęło ładnie schodzić i teraz chodzę i na razie się póki co smaruję jakimś nawilżającym balsamem, bo naprawdę jest masakra. Dobra, ryż mi się gotuje, warzywka jeszcze tam dochodzą do siebie i właśnie patrząc w kuchni zauważyłam, że znowu mam mega przysuszoną skórę i muszę się posmarować. Także balsam, ostatnio powiem Wam, że bardzo polubiłam, no, pięknie pachnie. To jest z Eveline, ta seria Botanic Expert, 5 roślinnych mleczek, aktywnie nawilżające mleczko w balsamie. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie nawilża, przy czym przepięknie pachnie. Także no sorry, że może się Wam tutaj nie prezentuję, są plamy, ale jak mnie oglądacie, to ja to wiecie, że ja samoopalacze używam od lat. No i czasami te plamy wyskakują, zwłaszcza to widać, jak już samoopalacz schodzi. Są takie nierówności, ale wtedy ja na noc po prostu wieczorem biorę peeling, robię peeling porządny ciała, szorowanie, żeby to wszystko ładnie podschodziło, żeby się wyrównało i później na noc, dnia następnego z powrotem się opalam samoopalaczem, także można sobie jakieś tam pytania po prostu darować, bo też już kiedyś dostałam pytanie, dlaczego mam takie pomarańczowe ręce. No, także, ale to jest odwieczny problem dziewczyn, które opalają się samoopalaczami, bo na przykład, słuchajcie, Magda Pieczonka też widziała mnie raz, że ma po prostu takie lekko poplamione, pobarwione ręce. Kto tam jeszcze? Sarunia też, widzę, że się opala samoopalaczem. No to niestety tak jest, że po prostu jak już samoopalacz gdzieś zaczyna schodzić, to po prostu jeden dzień mamy takie brzydkie ręce, ale to się da uratować. To dla mnie to nie jest problem, sorry. No dobra, także ja się posmarowałam. Dzisiaj śmigam bez makijażu, powiem Wam, że nie chce mi się nawet, jest taka pogoda. Myślałam, żeby zrobić dzisiaj ten filmik z tymi paletkami, no ale niestety nie za bardzo mam jak, dlatego że no jakiś taki, wiecie co, tak człowiek wrócił po takim weekendzie fajnym do domu, do codzienności, wróciła szara rzeczywistość,
Oczywiście bardzo się cieszymy, że wróciliśmy do domu, uwielbiamy wracać do domu, no ale nic się nie chce za specjalnie. Nie wiem, czy Wy też macie takie ciężkie, że poniedziałki zazwyczaj są takie, patrzę jak tam mój ryż, że poniedziałki zazwyczaj są takie ciężkie, nic się nie chce, w telewizji nie ma nic oprócz koronawirusa i tych telenowel typu dlaczego ja, dlaczego on, dlaczego my. Tak, nic nie ma w telewizji ciekawego, dlatego teraz jestem na Netflixie, oglądam właśnie serial Ty. Gdzieś go obejrzałam, to znaczy obczaiłam go, tak strasznie go polecała Karolina Mierzymaszowa, pozdrawiam Cię. No i jestem na drugim sezonie, faktycznie wciągający. A wracając jeszcze do mojego przepisu, do mojego obiadku, masełko obsmażam na osobnej patelni z cebulką razem, muszę to tak ładnie usmażyć, żeby to masełko właśnie ładnie pachniało. No i tutaj sypię jeszcze przyprawy, właśnie paprykę słodką i można sobie jakieś zioła dodać, żeby ten ryż po prostu był bardziej taki smakowy. No a na wierzch jeszcze posypiemy czarnuszką ten ryż, więc słuchajcie, mi się tutaj masełko dopiero zaczęło smażyć. Tutaj mam już warzywka, gorące jak fix, także dobra, zrobię to i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No i dobra, później to wygląda tak, że po prostu wrzucam sobie te masełko z cebulką, przyprawami tu do miseczki, do ryżu. Wszystko sobie ładnie wymieszam, bo już to trochę zaczęłam mieszać i nakładamy na talerzyk. No i słuchajcie, tak wygląda skończone danie. Mama Ci da łyżkę, tak, będziemy jeść z Antosią. Będzie Tosia jeść? I tutaj mamy właśnie nałożone warzywka. Ryż nakładam zawsze tak na taką gałeczką do ziemniaków. Gdzie jest ta ostrość? Kurde. O. Czekaj. Ostro. No, nie, ostro. Tak, Antosia. Antosia tu też będzie jadła. Dałam sobie pomidorków troszeczkę i będziemy jeść. Antosia będzie jeść warzywka. O, pomidorka bierze. O, spadło. Dobra, to my jemy. Smacznego. Tosia je? No. No ale nie rozwalaj, do buzi. Pomogę Ci nabić. Lepiej rękami, nie? I do buzi. Tak. Smacznego. Dzisiaj chyba będzie taki vlog bardziej z kuchni, bo znowu że jestem w kuchni i robię sałatkę. Słuchajcie, totalny miszmasz, taka do chrupania. Kukurydza, seler z ananasem, czerwona fasolka, jeszcze skroję pieczarki, ogórki, dużo natki pietruszki, koperku i majonez kielecki. Majonez kielecki daje do takich sałatek bardzo dobry smak. Także zabieram się za robienie naszej sałatki. Ryżu mi jeszcze, słuchajcie, zostało. Schowam go do lodówki i jutro z pierwszą z kurczaka taką grillowaną zrobię po prostu taką przekąskę, jak po prostu wrócimy. No i dobra, i słuchajcie, to by było tyle z kulinarnych rzeczy dzisiaj. Także robię, zabieram się za sałatkę. Miałam dzisiaj robić kapustę do paluszków rybnych, ale będzie inny plan. Dobra, zabieram się za sałatkę. Perfumik, jaki sobie kupiłam, to słuchajcie, jest perfumik z marki Tous. Przepiękny zapach, wzięłam go na próbę, jest to 30 Your Moments. I muszę Wam powiedzieć, że jest tak przepiękny zapach, że po prostu myślę, że pokuszę się kiedyś na setkę. Paznokcie ściągnęłam, patrzcie, ściągnęłam paznokcie, posmarowałam tylko odżywką. Za pięknie nie wygląda moja ręka, ale tu mówię, samoopalacz dzisiaj idzie w ruch mocno, mocny, mocny peeling. No i popatrzcie, z moimi paznokciami no, nic się, słuchajcie, nie dzieje, naprawdę są w bardzo fajnym stanie. Przerwa chwilowa, taka od tych klejonych paznokci, odżywką sobie je wzmocnię. Tutaj mam zapachy, które mam obecnie, tutaj jest jakiś trunek z Santorini. Moja siostra kiedyś ze swoim mężem byli i przywieźli nam wszystkim po takiej małej buteleczce. Zapach Beyoncé New York City, bardzo fajny. Mam do niego sentyment po prostu. To jest perfum, który dostałam kiedyś od męża.
Tutaj akurat jest David Beckham, perfumik mojego męża, boski, wspaniały, co kupiłam mu taki i kupiłam mu też kiedyś Lacoste. Ten Lacoste niebieski jest przeboski, tak samo różowa Lacoste, damska, o, miazga. Także słuchajcie, jeśli chodzi o moje perfumiki, to w tym momencie jest to tylko Toast, ten Beyoncé, tutaj mam DKNY, czyli Donna Karan, nie Donna Karan, różowe jabłuszko i tutaj mam Nike. To by było na tyle dzisiejszego mojego vloga. Słuchajcie, taki bardzo, bardzo krótki, domowy. Nie ma co tutaj za specjalnie kombinować i zawracać Wam gitary. Także zmontuję go dzisiaj, taki bardzo krótki vlog i działamy dalej. Tak, z takich jeszcze informacji, z ciekawostek, to u nas tak pięknie drzewa zaczynają kwitnąć, róże mi kwitną koło balkonu, powiem Wam, że jest po prostu czuć już tą wiosnę niesamowicie. Boże, jak ja wyglądam, nie wiem, chociaż chyba nie wyglądam, słuchajcie, źle bez makijażu. Dobra, uciekam, bo już gadam głupoty, zabieram się za robienie sałatki i spędzanie czasu tutaj z rodzinką w domu i jeszcze muszę Lenę zagonić do ćwiczenia ortografii. Poćwiczymy sobie takie różne dyktanda na jutro. Także życzę Wam miłego tygodnia, miłego dzionka. Trzymajcie się i buziaczki. Pa!